I dzień dobry, witam wszystkich. Zagrajmy w szóstym już odcinku serii. Zagrajmy w UFO Enemy Unknown. Zaczynamy drugą sesję nagraniową. A co za tym idzie, mogę nie do końca pamiętać, co tu się działo. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tym UFO jest jeszcze jeden UFO, co najmniej. I Kuba Woods się wykrwawia. I teraz ten UFOL, on tutaj chyba wychodził, czy coś takiego robił, nie? Brzydkiego. On jest ogólnie trochę niebezpieczny. Ja bym chętnie tutaj zastosował na przykład jeszcze jeden granat dymny, jeżeli tylko się uda to zrobić. Teraz nie wiem, czy to coś tutaj da, czy na przykład zagęści ten dym jeszcze bardziej. Pod warunkiem, że uda mi się wyrzucić ten granat. Oj, za daleko poszedłem. Kurde, chętnie by to cofnął, ale no trudno się już mówi. To jeszcze raz. Zrobimy tak. I teraz do rzutu jest 15, czyli jak tutaj będzie 16, to będzie dobrze. Sypnięty granat został. Doskonale. I teraz tak. Jak on tutaj wyjdzie, pierwsze co zrobić, to strzeli do któregoś z żołnierzy, więc należałoby niektórych może schować trochę lepiej. Ty kucnij też. I ty też. Zobaczmy, co się stanie. Mam takie wrażenie, że ten granat trochę pomógł tutaj jednak. Natomiast ten UFOL, on najprawdopodobniej wszedł z powrotem do UFO. Teraz ktoś musiałby podejść dość tam. Jakbym miał granat zbliżeniowy, to jest właśnie taki błąd trochę, że ich nie mam, to mógłbym granatem... O, jednak nie, jednak ten UFO jest tutaj. No dobrze, to trzeba jakoś tak zrobić, żeby go zabić, a żeby bombardier nie zginął. Może tak, logarytm wyjść tutaj. I spróbujemy szczęścia strzałem automatycznym. Świetnie. To ja się wycofam w takim razie. Mogę wyjść jeszcze jednym gościem. Azielok na przykład. Znowu kurde to Azielok, nie? Tak sobie kucniemy. Jeszcze Bezim ich tutaj stanie. I odczekajmy turę. Nie słyszałem nikogo w UFO, także jest możliwe, że jest jeszcze jakieś UFO gdzieś na zewnątrz. Na przykład w tym budynku może być. Albo gdzieś tutaj na mapie. Oczywiście może być też równie dobrze w środku UFO, oczywiście. Tylko w tej turze akurat postanowił nie wyściubać nosa, nie? Dobra, jak wstanę, wstałem już, tak? I podejdę tutaj po linii prostej. Czemu gra twierdzi, że tak jest lepiej? Nie wiem. Chodzi mi o to, żeby schować się za tym wypłotem. A później móc w następnej turze już podejść, zacząć podchodzić do tego UFO całego, nie? Tak, żeby tam nikt mnie nie widział. Jakby jakiś UFO postanowił wyjść. Dobra, koniec tury. I dalej nikogo nie widać, o nikim nie słychać. Może spróbujemy tutaj. Jest! Na zewnątrz. Dobra. To Bezim, strzelaj. To Lucian, strzelaj. Bardzo dobry headshot, ale niestety UFO dalej stoi. Strzelamy. Kurde, to jest najbardziej odporny sektoid na świecie. Jeszcze. I nie był ostatni. Kuba Woods. Chociaż Kuba Woods zaraz padnie tutaj nieprzytomny na ziemię. Tutaj byśmy podeszli 29 punktów ruchu. Na otwarcie drzwi zmarnujemy jeszcze trochę, także... zróbmy tak może. Logarytm tutaj.
Koniec tury. Już raczej na pewno został tylko jeden, nie? Mamy też reaktor z tego UFO, jeżeli się uda tylko wygrać tę misję. Jest, udało się, nikt nie zginął. Poza czołgiem niestety. Dobra, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba kupić czołg nowy. Czołg wyrzutnia rakiet, może nawet dwa kupię od razu. I nie zostało mi zbyt dużo pieniędzy, ale to akurat nie się szkodzi. Trochę tutaj sprzedamy śmieci tych kosmitów. Te pistolety plazmowane się do niczego nie przydadzą mi. Ten karabinek plazmowy jeden. No i odzyskałem ich. Nieco, nie? Zobaczmy, jak się tutaj sprawa prezentuje. Więcej inżynierów by się przydało na pewno, więcej też naukowców. Kwatery mieszkalne są niestety całe pełne. Ale dwóch inżynierów mogę zatrudnić jeszcze. Tutaj się budują kolejne. I chyba jeszcze od razu, jeszcze jedna, tak mi się wydaje, przydałoby się zrobić. Albo nie. A ile są w stanie pomieścić osób? Jedne? 50. Czy jak wtedy bym dokupił resztę naukowców, tutaj dostawił jeszcze inżynierów? Ja zwykle tak robię, że tych naukowców trzymam gdzieś w liczbie 100. Ale to może tym razem zagram tak, że jeżeli tak zrobię, to na przykład będzie to w drugiej bazie. Będą główne te badania po prostu prowadzone, centrum naukowe. Albo tam zrobię centrum inżynierii. Skończyliśmy robić karabiny laserowe. To teraz będziemy robić produkcję na sprzedaż. I one, wyprodukowanie ich kosztuje mniej niż później sprzedaż. Ja w tej chwili sobie jeszcze zapiszę grę, albo 06B. Na wszelki wypadek tylko. I mamy już zresztą drugi miesiąc cały. Zaczyna się. Duże UFO, bardzo wysoko. Jeżeli dobrze pamiętam, to jego nie mogę zniszczyć tymi broniami, które mam w tej chwili. Mogę natomiast spróbować. Wyślę od razu dwa interceptory. I to duże UFO ma bardzo konkretną i bardzo brzydką misję do wypełnienia. I najgorsze jest to, że ono się zaczęło to robić w nocy. I nie mam czołgu. Nie dogonię tego UFO nawet chyba. O, o, jednak. Dobra, czekamy. Drugi interceptor podleci i teraz... Potrafione. Udało mi się. Udało mi się ich zestrzelić. Oni będą przejmować tutaj. Nie sądziłem, że można to zrobić, ale jak widać, można to zrobić dwoma interceptorami po prostu. Więcej rakiet Avalanche będzie potrzebne w takim razie. Na tą misję nie będę leciał, nie bez czołgu przynajmniej. Przyjechali naukowcy, inżynierowie. Dobrze. Zwiększona ilość naukowców, poproszę tutaj na stopy metali obcych i tutaj jeszcze większą liczbę inżynierów, co by nam produkowali więcej pieniędzy tak naprawdę w tej chwili. Jeszcze dwóch inżynierów, doskonale. To UFO miało wypełnić misję terroru. Misja terroru jest dosyć skomplikowana i jakby w nocy on zrobił tę misję terroru, to UFO, to śmiertelność w zespole byłaby znowu duża, nie? Badania zakończone. Stopy metali obcych. Statki obcych są skonstruowane ze specjalnych stopów metali o unikalnych właściwościach.
Stopy te są bardzo lekkie i jednocześnie niesamowicie wytrzymałe. Mogą być modelowane metodami elektromagnetycznymi oraz być reprodukowane i używane do różnych celów w procesach produkcyjnych. Czyli możemy produkować te stopy własnoręcznie. I możemy teraz badać pancerz osobisty, co też niezwłocznie uczynię. I mogę też produkować stopy metali obcych, ale to jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ z misji, które wykonujemy, można tyle tych materiałów obcych zdobyć, że raczej produkowanie tego nigdy nie będzie potrzebne. A przyjechał czołg. No to teraz pytanie zasadnicze, czy porywać się na tą misję? Karabin serowy zamiast pistoletu, jeden pistolet sobie zostawię. Ale nie mam tych granatów zbliżeniowych dalej, nie? No widzę, że tutaj dużo rzeczy mnie zaczyna powoli brakować, na przykład chociażby granatów dymnych. Dokupię te zbliżeniówki, dokupię ładunki. I w tym UFO jest UFOL, który potrafi przejmować. Bo to będą sektoidy raczej. I w związku z tym fajnie by było go uśpić. Czemu elektrofalary? Ach, bo są wszystkie na Skyrangerze, dobra. Ale mogę dokupić, nie wiem, za dwie jeszcze, nie? Także zrobimy taki patent. Paralizator razy 8. Skyranger i lecimy. No i każdy teraz, każdy kto może dźwigać, niech dźwiga paralizator. Jednego żołnierza chyba zapomniałem załadować, będzie niepełny skład, nie? Mi się wydaje przynajmniej. Jeden dymacz niech sobie tutaj leży na ziemi, oczywiście. Drugi dymacz rzucimy przed nami na ziemię. A tu już ma. Bezim, Azielok, Julius Vandelf, Chris. Tak, jednego żołnierza nie wziąłem na misję. No i nie szkodzi, będzie 9 w takim razie. I teraz oczywiście nie wyjeżdżamy czołgiem, tylko robimy rzut granatam. Nie wiem, czy oni zaczną przejmować już w pierwszej chwili, ale mam nadzieję, że nie. Sporo terenu odkryłem, żadnego ufola nie widać. Spróbujmy wyjść pierwszymi żołnierzami. Bez pancerzy to może być... Różnie może się ta misja skończyć, ale... O kurde. Ten zobaczył. Cholera. Zawsze można się wycofać, nie? Trochę. Dobra, może tu. A czołg go nie widzi. Pewnie dlatego, że czołg znajduje się pod skrzydłem. Może spróbujemy jeszcze tak. Nie wyjdzie tutaj maestro. I zobaczymy, czy będzie można go trafić. Brak linii strzał. A tu niżej? To samo. No więc chyba będziemy musieli poczekać na ruch tego ufola. Najgorsze jest to, że on ma ciężką nie, on ma pistolet chyba. No dobra, to on jest tak w miarę jeszcze... Dlaczego jest niegroźny raczej, nie? Zakończmy turę.
Ktoś się poruszał po jakimś domku. Całkiem możliwe, że to ten zszedł na dół. 3, 2, 1. Do wyboru, do koloru te ufole. Wstańmy. Został, ale żyje. Kurde, no. No co jest grane? Zabij kogoś. No, okej. Lepiej. Kto ma jeszcze dymacza tutaj? Bombardier ma. Ktoś jeszcze? Artur Papis nie ma, ale podejdziemy teraz tym razem wszystkimi już. Bezim ma jeszcze dymacza, dobrze. Trzech zabitych pozostało mnóstwo. Kto był przejmowany? Lucien pewnie, tak? Jak zwykle. Ale to przynajmniej świadczy o tym, że nie zabiłem jeszcze tego kosmity, który właśnie przejmować potrafi. Nie? I zniszczyłem tutaj schody i teraz nie będzie można wejść na wyższe piętro. Jakbym chciał tam wejść, to już bym nie mógł. Czogiem może pojedziemy. To jakoś tak w pobliżu tego UFO by się bardziej przydało chyba zbliżyć. Ale to mogę tak, mogę podjechać tutaj. I wyrąbać tutaj dziurę w ścianie. I tędy podjechać. Na przykład. Chociaż to chyba jest zły pomysł, ponieważ wejście do tego UFO jest z tej strony. Ale mimo wszystko teren jest trochę zbadany bardziej, nie? Przez to, że tak zrobiłem. Dobra, podejdźmy tutaj logarytmem. A ty chyba jesteś przejmowany, także poproszę cię, żebyś wyrzucił wszystko, co masz. Stań sobie tutaj, delikatnie mówiąc. Niech jakiś inny żołnierz stanie w tym miejscu, żebyś nie mógł podnieść tej broni. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba włączyłem tą funkcję, która powoduje, że postacie podnoszą przedmioty, bo w oryginalnym UFO się to nie działo. Po prostu jakiś, jak już był goły, jak postać kontrolowana przez komputer była goła, to a na ziemi leżała broń, to ona tego nie podniosła, tak czy siak. Odbezpieczyłem sobie ten granat, zrzucę go w następnej turze. Artur Papis niech stanie tutaj. Papis. I czekamy. Artur Papis został zabity. To jednak bombardier był przyjmowany tutaj, nie Lucien. No nie, dobra, okej. Okay. Więc ten UFO gdzieś był tutaj na dachu, nie? W takim dosyć niefortunnym miejscu bym nawet powiedział. Widzę go. To ten? Dobrze. Tak, tutaj sobie rzucimy granat, żeby mieć pokrycie. I się schowamy w tym miejscu. I drugim żołnierzem też w tym miejscu. Ja później wywalę tą ścianę karabinem laserowym. Tutaj dziurę zrobię, żeby można było stąd wyjść. Natomiast Lucien może w takim razie, skoro nie jest przejmowany, to może podnieść tutaj sobie ten karabin. Albo jeszcze poczekamy z tym. Czyli tak. A Zielok niech wyjdzie też. Do środka można się schować? Nie można. No to kucnijmy.
Może tym razem tutaj stanę? Judith Vandelf, niech stoi w tym miejscu i Chris. I czekamy. Cyberdysk tam był. Tylko gdzie dokładnie? O, widzę go. Jest... Lata tam. No dobrze, to może tak. Jak wyjdę tutaj, Julius Vandelf jak wyjdzie i strzeli, to czy trafi? Gdzie jest ten cyberdysk? W tym miejscu. Zawsze warto w wszystkie cztery pola celować, bo jest szansa, że chociaż w jedno będzie możliwość trafienia. Wygląda to, że ten strzał poleciał dobrze, ale mimo wszystko cyberdysk dalej sobie tam żyje. No. No właśnie, to jest to. W jednym kawalerach nie mogłem strzelić, ale w drugi już można bez problemu, prawda? No dobra, spróbujemy czołgiem w takim razie. No i czołg nie może w żaden. To dziadostwo jest tam trochę groźne. Julius Vandelf może kucnąć, to niech kucnie. Może by się trochę wycofał. I teraz próbował celnym strzałem. Mam wrażenie, że to wybuchło nad nim. Ale dach jest i tak rozwalony, nie? Dobra, stajmy tutaj. Stajmy tak. A Zielok może niech wejdzie do środka. A Zielok? W to miejsce. Kolejny cyberdysk. Dammit. ...19 punktów ruchu jest potrzebne do autostrzału. Schowamy się za te drzwi. Żeby zejść z linii strzału maestro. Maestro nie strzela. I nie trafia. Lucien może jeszcze tutaj co? Podstrzelać trochę. O, niech ktoś to trafi. Zdaje mi się, że dostał dwa razy, ale wciąż jednak stoi. Zakończmy turę. Lucien jest pod kontrolą obcych. No oczywiście, że tak. Tylko broń zostawiłem, nie? I maestro został zabity. I Chris został zabity. Przez Luciena. Nie widzimy tego cyberdysku, więc trzeba będzie tutaj jakoś go zobaczyć. No to widzi tego, widzi Luciena, tak? Kurde. Dobra, jest. Najgorsze jest to, że nie mogę ich załatwić zupełnie w ogóle. A przecież... nie mam takich złych broni już, nie? Teraz. I oczywiście od razu zdetonowało wszystkie... zdetonowało zasłonę. Bessim jest teraz ranny. No, zrobiłem jeszcze ufola tutaj kolejnego. Jaki jest tutaj stan? 3. No jak chcą, to ładnie trafiają. No i teraz jest Lugares też ranny, nie? Ta misja się nie skończy raczej dobrze, także jednak postanawiam się tutaj wycofać. Postrzelaliśmy sobie i starczy.
Odejdźmy stąd. Przemiluszy, nie mają żadnych broni. Kurde, całkiem dobrze tą turę przeżyliśmy, ale ci żołnierze są po prostu ranni i będą tutaj, no, wykrwawiać i umierać, nie? A nie chcę tracić żołnierzy, którzy już mają takiego skilla dosyć tutaj już większego niż przeciętniak, nie? A. Natomiast trzeba wspomnieć, że gdyby nie tutaj, to bym miał tą misję w terrorze, nie? Taki sam problem byłby. Niech ten czołg trochę odjedzie w to miejsce. Dobrze, żeby zrobił miejsce ludziom. Zobaczmy. Lucian ma jeszcze chyba granat, prawda? Niestety ten sprzęt, co tu leży na ziemi, to ja stracę. Chyba, żeby na przykład podniósł. Dobra, ważniejsze jest życie żołnierza, zapakujmy się do Scaringera, przynajmniej spróbujmy, za mały nosek czasu. Nie odpuszczą Lucienowi, prawda? Szkoda. Mimo wszystko jeszcze popróbujemy. Dopóki nasi są w Skyrangerze, to mogę w każdej chwili przerwać misję, prawda? Tylko może tak. Nie, no dobra, no. Niech będzie. Bombardier. Bombardier tutaj był przejmowany. Bombardier powinien upuścić broń. Rzuć. I to też. Puścicie? Nie odpuścili. No przynajmniej zobaczyliśmy wnętrze UFO, nie? I już nie spotkano obcych. Nic z tego chyba nie będzie. Trudno. Ocena, okej. Zwiększone statystyki, trochę się podszkolili ci, co przeżyli, a ci, co nie przeżyli, to... No cóż... Szkoda. I ta misja teraz oczywiście zniknęła, także nie można już jej... jakby ponowić. Tak, zaryzykowałem, no i mi się to nie opłaciło, tak powiem, nie? To był... no błąd, no. To był błąd. Muszę dokupić teraz przedmioty, doprodukować... karabiny laserowe. Produkcja. Do produkcji 5? Nie mogę mniej? No dobra. No i będzie 5, oni to zaraz skończą pewnie, ale... Ale tak naprawdę pojawi mi się tutaj tylko jedna, bo tamte 4 są już sprzedane, tak? Karabina serowa, produkcja została zakończona. Thank you.
I budowa magazynu też została zakończona. Dobra, to na razie jest nieważne. Przyleciały też różne materiały. I zaraz kończę budowanie też tych laserów. Tymczasem my możemy zestrzelić sobie małe UFO, które będzie bardziej na nasze już tutaj kompetencje obecne, tylko nie nad wodą. Niech ono przeleci sobie nad ląd. No nie, tylko nie ucieczka. No, no, dobra, może się udać. Zestrzelona, świetnie. I tej misji podejmiemy się w następnym odcinku.